Cześć, ja nazywam się Maciek i prowadzę kanał Eksploracje Skradu. Witam Cię w moim drugim vlogu. Vlogu, który wprowadził trochę niepewności, ale jak widać, chwilę grozy. Vlog chciałem zrobić taki trochę bardziej, można powiedzieć, tajemniczy. A co przede wszystkim chciałem w vlogu wyjaśnić kilka rzeczy, które są dosyć ważne dla mnie. Chodzi ogólnie o to, że czasem na filmach mówię rzeczy, których można powiedzieć nie są prawdziwe. Chodzi tutaj ogólnie o to, że był film, który teraz pojawia się w prawym waszym rogu, czy w lewym, chyba w lewym. Chodzi o to, że byłem w Dalaniu Dolomitów. Było to chyba, ja powiedziałem, że to jest kopalnia wapna, a to była po prostu piece tam były. Był to mój błąd i tego pana, który w komentarzu napisał, dokładnie opowiedział, o co tam chodziło, co to było i zwrócił mi uwagę, chciałbym tutaj przeprosić. Przepraszam, że tak ciężko mi się oddychać mówi, ale jest tutaj trochę zadymione, jak pewnie widzicie na filmie. I to chyba tyle by było, jeśli chodzi o tą sprawę. Drugą sprawą też jest Huta Jedność w Katowicach. Dlaczego w Katowicach, a nie w Siemianowicach Śląskich? Bo tam ktoś napisał. Napisała to chyba pewna kobieta. Nie pamiętam nazwy kanału i zwróciłem uwagę, że to nie była żadna kopalnia, tylko to była huta. To jest prawda. Jadąc tam, nie przygotowałem informacji. Nie zawsze mam czas. To było tak, że w ciągu 2 godzin do czasu wejścia do autobusu zaplanowałem drogę, zaplanowałem, co będziemy robić, ile mamy czasu, przygotowałem sprzęt i napisałem do Bartka, jaki też Bartek się przygotował. Bartek teraz stoi za bunkrem, ponieważ jest tu za dużo dymu. I link macie tutaj na dole do Bartka. No co mam jeszcze powiedzieć, no. Wiem, że to był mój błąd, że nie dowiedziałem się na temat więcej informacji tam, gdzie jadę. Często w filmach jest tak, że mówię coś, co nie jest prawdą. Bartek, nie hałasy, będę wdzięczny. Dzięki. I wiem, że to był mój błąd, że się nie przygotowałem do filmu. Ale obiecuję, że teraz się będę przygotowywał. Zresztą widzicie, moje filmy coraz lepszej jakości są, coraz bardziej dopracowane. Co? Bo ci pomagam. To Bartek mi pomaga często. Zawsze ze mną gdzieś jedzie, zawsze mogę na niego liczyć, jeśli chodzi o materiał wideo. No prawie zawsze, jeśli mówię o tej kamienicy. No ale to było dawno, kamienica nie była aż tak bardzo ciekawa wcale. Maciek sobie tylko wbił jakąś rurkę do buta. Ale tego i tak nie nagrałem, więc... Sprawą właśnie, którą chciałem poruszyć, jest to, że nie zawsze przygotowuję się odpowiednio do nagrywania materiału wideo. Dlaczego? Nie raz, nie dwa razy pojechałem gdzieś bez w ogóle wiedzy. Wiedzy na temat miejsca, do którego pojechałem. Nie raz na filmie powiedziałem też, załóżmy, że pojechałem eksplorować kopalnię, a była to huta lub po prostu prażalnia wapna, czy coś takiego. No wiem dobrze, że bywa jak bywa, ale nie zawsze mogę, jakby to powiedzieć, przygotować się odpowiednio do nagrywania materiału wideo. Raz było tak, tam jakaś, nie wiem, czy to kobieta, czy to pani, czy kto to jest, napisał w komentarzu, że Huta Jedność w Siemianowicach Śląskich, a nie w Katowicach. Tutaj się pani myli. Jest to Huta Jedność w Katowicach. Na każdym dokumencie, który znaleźliśmy, jak i też w materiale wideo, chyba w drugiej części, którą widzicie tutaj lub tutaj, jest nagrane, fajnie, że mój softbox się mruga. Jest to nagrane, ja nie mogę wejść, Bartek włącza oświetlenie swoje też. Ja to widać na materiale? Widać na. No i ten. I jest to tam nagrane i na każdym dokumencie wyraźnie pisze Huta Jedność w Katowicach,
a nie w Siemianowicach Śląskich. Faktycznie Siemianowice Śląskie to są, ale jest to hutajność w Katowicach jednak. Bardzo proszę, nie przerwij filmu. Więc no. Teraz jak mówię o Bartku, to tutaj macie link do jego kanału. Tam był gdzieś tu. Tutaj. A może tutaj na górze dasz? Nie wiem, zobaczymy. W karcie czy nie. I jeśli chodzi o to, to chyba wyjaśnione. Ktoś też napisał jakiś chyba coś na K. Kto to był? Nie wiem. Keeper. Czy jakoś tak? Jakoś tam pan. W każdym razie jest to mężczyzna, chłopak, nie wiem kto to jest. Z jego kanału nie da się tego dowiedzieć. Napisał, że często martwi się o nasze życie lub zdrowie. Faktycznie nieraz powtarzają się sytuacje, które zagrażają mojemu lub Bartkowi życiu. Chodząc po takich budynkach, podejmujesz ryzyko i robisz to na własną odpowiedzialność. I jeszcze raz kolejny przypominam, że materiał wideo, który widzicie na moim kanale, to nie jest żaden poradnik, czy też można powiedzieć jakiś taki, jak to ująć? Antyporadnik? Antyporadnik, nie. To w ogóle nie jest poradnik i to, co widzicie w filmach, to my za to nie ponosimy konsekwencji, jeśli coś takiego zrobicie. W filmach często są sceny wyreżyserowane, ale nie, no raczej często. Ile razy? Może raz, dwa razy w filmie jest coś wyreżyserowane, ale rzadko kiedy. Lub coś, na przykład, że wejdę na dach, ale potem nie wchodzę na ten dach, więc spokojnie. W hotelu PKP, robotników, który widzicie też w rogu u góry gdzieś, jest nagranie z dachu, ale tam było bezpiecznie, nie narażają swojego życia prawie. Nie chcę. I no, więc robimy to na własną odpowiedzialność. Teraz kolejna sprawa. Jest pewien komentarz. Komentarz pewnego chyba pana, czy chłopaka jakiegoś, nie wiem kto to jest, ale wiem, że to jest... Nazwijmy go pan X. Pan X. Więc pan X napisał w komentarzu, mam nadzieję, że to nie jest włamanie. Do żadnego pomieszczenia zamkniętego, niezamkniętego, do jakiejś budowli nie włamaliśmy się poprzez rozwalenie zamurowanych drzwi, poprzez wybicie szyby i tym podobne. Do każdego pomieszczenia lub obiektu wchodzimy zawsze otwartymi drzwiami, oknami. I są to budynki przeważnie tak bardzo uszkodzone lub zdewastowane, że nic w środku przeważnie majątkowego nie ma i też nigdy nie kradniemy nic. A bunkier na autostradzie? Właściwie schron. No dobra, poza tym bunkrem czy schronem na autostradzie, tu też macie link, gdzieś tam. Na czole. Nie. I tam macie odnośnik do tego filmu. To poza tym, że wbiłem wtedy na autostradę, nigdzie się nie włamałem poprzez zniszczenie czegoś. Chociaż ten płot też nie my zniszczyli. No więc to by było tyle. Filmy będą się pojawiać teraz rzadziej. Nie wiem, czy dodawać filmy co drugi dzień, czy dodawać filmy co jeden dzień, czy co tydzień, ale dodawałbym filmy co drugi dzień. Co minutę nie. Więc to by było chyba na teraz. To by było z tego vlogu tyle. Więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Wejdźcie do Bartka. Tutaj macie odnośnik do jego kanału. Coś mi do oka wpadło. Pewnie ja. Nie. Komentowali wcześniej, więc mam nadzieję, że wszystko im wyjaśniłem. Zanim tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, jest już godzina około 20. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mhm.